Krzyżu Święty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze, w żadnym lesie takie nie jest, jedno na którym sam Bóg jest. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi i z duchem Twoim. Witam wszystkich i pozdrawiam zgromadzonych na tej mszy świętej. Świątynia Jerozolimska odgrywała w życiu narodu wybranego ogromną rolę. Także Pan Jezus często ją odwiedzał i do niej pielgrzymował. Zaszokował więc swoich słuchaczy, gdy zapowiedział jej zburzenie, ale jednocześnie mówił o świątyni duchowej, która powstanie w ciągu trzech wielkich dni, jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Czas oczyszczenia i oświecenia, jaki przeżywamy w tym roku duszpasterskim wraz z całym Kościołem w Polsce, niech zaowocuje umiłowaniem Ewangelii i krzyża. Nieoceniona jest rola kobiety w rodzinie, w społeczności i w Kościele. Dziś obchodzimy, jest Dzień Kobiet. Otoczmy więc naszą modlitwą i życzliwością wszystkie kobiety. A na początku tej mszy świętej, którą sprawuję o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla siostry Słomińskiej na misjach, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i słabi. Czytanie z Księgi Wyjścia. W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Twój Bóg, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz wzywał imienia Boga Twego, Pana, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Czci ojca Twego i matkę Twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Twój Bóg, Pan, da Tobie. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twemu kłamstwa jako świadek, nie będziesz pożądał domu bliźniego Twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów i jak spośród Greków, Chrystusem mocą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością u ludzi. A co jest słabe u Boga, przewyższa mocą u ludzi.
Oto Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki, gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas porządził sobie bicz ze sznurków, powywrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom Twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zbudźcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przybywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co kryje się w człowieku. Oto Słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry. Ta dzisiejsza Ewangelia według świętego Jana jest trochę skomplikowana i warto nad nią głębiej się zastanowić. Faryzeusze i uczeni w piśmie zażądają znaku od Jezusa. Jakim znakiem wykażesz się wobec nas? Jezus odpowiedział: zbudźcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją zniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Tak zwykle bywa, że kiedy słyszymy słowo świątynia, myślimy o budynku. Zaskoczeni Żydzi także myśleli o budynku, ale Ewangelista tłumaczy nam, że Jezusowi chodzi o świątynię swojego ciała. Ciało Jezusa Chrystusa jest świątynią Boga, Boga w Trójcy Jedynego. I Żydzi przez fałszywe oskarżenia, przez skazanie na krzyż, przez umęczenie Jezusa zniszczyli tę świątynię. A Jezus ją odbudował w ciągu 3 dni. Po 3 dniach od śmierci na krzyżu zmartwychwstał. Tak więc, słysząc słowo świątynia w dzisiejszej Ewangelii, nie możemy myśleć tylko o budynku, a przede wszystkim o świątyni Boga, którą jest ciało Jezusa Chrystusa, ale i ciało człowieka ochrzczonego. Święty Paweł wielokrotnie o tym poucza: świątynią Bożą jesteście, Bożą budowlą. Przez chrzest stajemy się świątynią Boga w Trójcy Jedynego. Dlatego wczytując się w dzisiejszą Ewangelię, szczególnie w słowa: sporządziwszy sobie bicz ze sznurku, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Nie róbcie z domu mego Ojca targowiska. Trzeba mieć na myśli nie tylko troskę o budynek kościelny, ale przede wszystkim o świątynię Boga w nas, czyli nasze serce, naszą duszę. Często się zdarza, że człowiek nie szanuje świętości swego serca. Nie szanuje tego, że jest stworzony na podobieństwo Boże. Może się zdarzyć, że własnego serca
robimy targowisko, jak Żydzi z jerozolimskiej świątyni. Ile razy targujemy się z Bogiem, chcemy coś wytargować, przehandlować. Panie Boże, jak spełnisz to, o co Cię proszę, to odmówię różaniec, albo dam nam mszę świętą, albo będę chodził do kościoła co niedzielę. Ewangelista przestrzega nas. Wie Ojciec Niebieski, czego Wam potrzeba, zanim Go poprosicie. Nie bądźcie na modlitwie gadatliwi. Modlitwa powinna być trwaniem przed Bogiem, bardziej dziękczynna, bezinteresowna. Ale kiedy zrobimy z serca targowisko, trzeba prosić Jezusa, aby tak jak oczyścił świątynię jerozolimską, wyrzucając handlarzy, rozrzucając monety, tak oczyścił nasze serce, aby świątynie naszego ciała były miejscem modlitwy szczerej, miejscem obecności Boga. Prośmy więc o oczyszczenie Jezusa w sakramencie pokuty. Prośmy o oczyszczenie świątyni naszego ciała, przyjmując ciało Chrystusa z tego ołtarza. Z drugiej strony tekst dzisiejszej Ewangelii zwraca uwagę także na budynek jako kościół. Jezus troszczy się o świątynię jerozolimską. Mówi, że jest to dom Ojca Mego, a więc dom Boży. Ziemski dom Ojca Niebieskiego. Dlatego, kiedy przychodzimy do naszego kościoła parafialnego, winniśmy sobie uświadomić, że jest to dom naszego Ojca, dom Boży. I jak Pan Jezus kochał świątynię, ziemski dom swego Ojca, tak i my powinniśmy kochać i troszczyć się o naszą parafialną świątynię. Tak jak Jezus powinniśmy dbać i troszczyć się o to, aby nasza świątynia była piękna, zadbana, a przede wszystkim, aby zawsze była miejscem kultu i modlitwy. Nasz kościół, czyli bazylika, jest szczególnym miejscem, bo w tym miejscu doświadczamy szczególnych łask Bożych. W tej świątyni większość z nas przyjęła pierwszy sakrament, czyli Chrzest Święty, i została przyjęta do rodziny Bożej. Tu, w czasie sakramentu bierzmowania, Bóg dał nam siłę i męstwo, aby żyć po chrześcijańsku. W tej świątyni, w czasie sakramentu pokuty, Ojciec Niebieski przebacza nam grzech, a w Eucharystii najgłębiej jednoczymy się z Jezusem Chrystusem, przyjmując Jego ciało. Szanujmy ten dom Boży i troszczmy się o naszą świątynię. Czyńmy wszystko, aby czuć się w niej jak w domu naszego Ojca. Okazujmy naszą miłość i szacunek do tego miejsca świętego poprzez nasze godne, pełne szacunku zachowanie. Amen. Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu stał się Zbawicielem człowieka i świata. Prośmy Go, aby wejrzał na nasze potrzeby. Módlmy się za Kościół Święty, aby mądrość krzyża, która coraz częściej uznawana jest przez świat współczesny za głupstwo, pozostawała jego mocnym fundamentem. Ciebie prosimy. Módlmy się za kobiety, aby cieszyły się szacunkiem, uznaniem, życzliwością, pomocą i wdzięcznością ze strony pozostałych członków społeczności. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców, aby krzyż Chrystusa wiszący w mieszkaniu był znakiem nieustającej ofiarnej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za polskie parafie, aby rekolekcje wielkopostne stały się dla nich okazją do odnowy duchowej i ponownego ukochania krzyża. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji tej mszy świętej o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla siostry Słomińskiej na misjach. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, aby nauka krzyża płynąca z Biblii i z nauczania Kościoła była drogowskazem w naszej wędrówce ziemskiej. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Ty codziennie dajesz nam udział w tajemnicy Twojego krzyża. Dziękujemy, że mogliśmy Ci przedstawić nasze prośby. Tobie chwała teraz i na wieki wieków.
Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na remont starej plebanii. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. Boże, Ty nas karmisz na ziemi chlebem eucharystycznym, który jest zadatkiem niebieskiej chwały. Pokornie Cię prosimy. Spraw, aby w naszym życiu ukazały się skutki działania Najświętszego Sakramentu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wysłuchajmy ogłoszeń parafialnych. Gazetki z informacjami dotyczącymi naszej parafii oraz tekstem Ewangelii na przyszłą niedzielę są wyłożone w koszyku na balaskach. Dziś kolekta remontowo-budowlana na remont starej plebanii. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek Wielkiego Postu. Dla dorosłych w Bazylice o godzinie 9 i o godzinie 18.30, a w Kościele Gimnazjalnym o godzinie 15.15. Dla dzieci Droga Krzyżowa o godzinie 17, a dla młodzieży o godzinie 20. W każdą niedzielę zapraszamy na gorzkie żale z kazaniem pasyjnym na godzinę 15 do Bazyliki. Dziś na godzinę 18 do Bazyliki ksiądz Andrzej zaprasza osoby żyjące w związku niesakramentalnym z przeszkodą na nabożeństwo z konferencją. W środę przypada 22. rocznica ustanowienia chojnickiej fary Bazyliką Mniejszą. Z tej okazji zapraszamy na uroczystą przeświętą w środę 11 marca na godzinę 17, której będzie przewodniczył ksiądz infuat Stanisław Grunt. W związku z tym nie będzie mszy świętej o godzinie 18 i 19. W podziemiach Kościoła Gimnazjalnego trwa wystawa Gdańsk Press Photo 2014. Wystawa będzie czynna do 15 marca. W niedzielę palmową 29 marca w Kościerzynie będzie miała miejsce celebracja diecezjalna 30. Światowego Dnia Młodzieży. W spotkaniu młodych przewodniczych będzie ksiądz biskup diecezjalny Ryszard Kasyna. Po celebracji liturgicznej każdy z uczestników otrzyma ciepły posiłek i upominek oraz weźmie udział w koncercie ewangelicznym zespołu Armia. Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych na wspólny wyjazd. Koszt wyjazdu 20 zł o godzinie 11.30 z placu Emsdeten. Wszelkie informacje i zapisy u księdza Damiana. Msza Święta Apostolstwa Dobrej Śmierci zostanie odprawiona 10 marca o godzinie 18 w Kościele Gimnazjalnym. Serdecznie zapraszamy. 18 marca zapraszamy do Kościoła Gimnazjalnego na spotkanie z panem Jackiem Wrona. Po wieczornej mszy świętej pan Jacek podzieli się świadectwem wiary. Historia przyjścia na świat i cudownego wyzdrowienia jego córki była jednym z dowodów świętości w procesie beatyfikacyjnym świętego Jana Pawła II. Po spotkaniu będzie możliwość nabycia książki o tym wydarzeniu. W piątek 27 marca na godzinę 18.30 zapraszamy do podziemi Kościoła Gimnazjalnego młodzież i dorosłych na film Mela Gibsona Pasja. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej świętej pamięci Henryka Ripka i Hieronima Stoltman. Powstańmy i polećmy miłosierdziu Bożemu tych zmarłych. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Przez nieskończone miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wszystkim kobietom składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Życzę błogosławieństwa Bożego, zdrowia i opieki Matki Bożej. A wszystkim życzę również udanej niedzieli spędzonej w gronie rodzinnym i przyjaciół, znajomych, a na dalsze świętowanie tego dnia i na nadchodzący tydzień przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica, każde cierpienie ma...